właśnie kończy się spotkanie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z przedstawicielami rządu. Naszymi gośćmi był pan minister finansów Tadeusz Kościński wraz z kierownictwem resortu finansów. Byli również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy odpowiadają za kwestie legislacji, jak również pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze strony Kancelarii Prezydenta w spotkaniu brała udział pani minister Grzegorz Ignaczak-Bandek, szefowa Kancelarii Prezydenta wraz ze mną, razem z kierownictwem Kancelarii oraz doradcami pana prezydenta. Szanowni Państwo, to były bardzo dobre rozmowy. Kancelaria Prezydenta przedstawiła swoje uwagi, postulaty co do wprowadzanych już przepisów programu Polski Ład. I muszę powiedzieć, że one w znacznym stopniu się spotkały, te uwagi, z uwagami, które miało same Ministerstwo Finansów i przedstawiciele rządu. Szanowni Państwo, uwagi te oczywiście dotyczyły zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Będziemy dalej nad nimi pracować i informować Państwa, jak będą wyglądały dalsze prace, dalsze uzgodnienia. Dzisiaj został poczyniony dobry początek. Rozmawialiśmy w absolutnym zrozumieniu. Prosiłbym teraz pana ministra Kościńskiego o kilka słów. Dziękuję bardzo. Powiem, że bardzo dobre spotkanie, konstruktywne. Bardzo dziękujemy za te bardzo cenne uwagi, co Kancelaria Prezydenta i pan prezydent tam złożył, które są zbieżne z tym, z naszymi spostrzeżeniami. Potwierdzam również nasze deklaracje, że nikt nie zarabia do 2800 zł brutto miesięcznie, nie będzie tracił pod Polskim Ładem i właśnie pracujemy nad tym, żeby to wyeliminować wszystkie takie nieścisłości. Szanowni Państwo, to jest właściwie wszystko, co możemy w tej sprawie powiedzieć. Pracujemy dalej, dzisiejsze spotkanie zakończone, ale prace nad tymi zmianami się nie kończą. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Kiedy jest to spotkanie? Nie bał. Nie bał. Dziękujemy.